Licealistka Jessica Kasprzyk spotyka się z kolegą z równoległej klasy. Jednak od kilku dni jest poirytowana i znudzona zachowaniem chłopaka. Od wczoraj do ciebie piszę. Czemu się do mnie nie odzywasz? Kto ci powiedział, że będę na każde twoje zawołanie? Słucham? No, nie dość, że nie dajesz mi chwili spokoju, to teraz jeszcze masz pretensje? Coś się stało? Masz zły dzień? No, oczywiście, że mam zły dzień. Czemu od razu nie zapytasz, czy okresu nie dostałam? Nie no, co to ja nie... Dobra, wiesz co, mam dość wysłuchiwania w kółko twoich pretensji. Ale ja przecież nie mam do ciebie żadnych pretensji. Dobra, wiesz co, to nie ma sensu. Porozmawiamy, jak się trochę uspokoi. No, jak się uspokoję? Co, jak się nie uspokoję? Co wtedy, zerwiesz ze mną? Dobra, wiesz co, mam dość. Ale co ja takiego zrobiłem? Jesteś nudny, przewidywalny, męczysz mnie. To po co się w ogóle ze mną spotykałaś? Sama się dziwię. Jesteś powalona. Dobra, nie gadam już z tobą. Ej, stary, co jest? Co masz taką minę? Jessica ze mną zerwała. Kompletnie bez powodu. Nie mówiłem ci, że laskę jest jakaś powalona? Chodź, dokończmy. Nie, no, sorry, stary, ale straciłem ochotę.